Po raz drugi w ciągu ostatniego tygodnia Azoty Puławy zmierzyły się w meczu kontrolnym z Piotrkowianinem. Po wygranej w Puławach 30-26, w środę Azoty wygrały także w Piotrkowie, tym razem 34-28. Po kontuzji do składu Puławian wrócił Marko Tarabokia, który swój powrót okrasił 8 bramkami. Z chorwackim rozgrywającym rozmawiamy o meczach z Piotrkowianinem i o jego grze w Azotach Puławy. The first match they play, we don't have a lot of players. We have injuries and some players go to national team. And the trainer want to give a chance to all players. So it was fine match yesterday also. For example, I play whole match. Some players play in the defense and in offense. Whole match, it was very hard, but we do a great job. We train for example, attack, all attacks we want to play, and it was okay. It was okay. I'm satisfied. No dla ciebie szczególnie było to w porządku ten mecz wczorajszy, bo ty rzuciłeś aż 8 bramek. Wracasz po kontuzji, Marko, jak z twoim zdrowiem przede wszystkim? Well, now everything is okay. I didn't have luck. 2 days before first match in the league, I had that injury. I have an operation, but now everything is okay, and I'm very happy that I can play. And I'm very happy when I'm standing and when I'm playing at the court. Marko, ty będziesz rywalizował na środku rozegrania, prawdopodobnie z Piotrkiem Masłowskim, który dzisiaj jest na kadrze B. Powiedz mi, to dla ciebie takie pewnie fajne wyzwanie, bo jak jest rywalizacja w zespole, to zawsze jest dodatkowy kop dla zawodnika do rozwoju takiego, do cały czas doskonalenia się. Yes, not just Piotr Masłowski. Every guys in the team are very good. Now they are in Polish national team, in Czech national team. And we are training very hard and you must do the best you can in the training and in the match. So you're from day to day you're getting better and better, and Masłowski is very good player, so it will be very nice to play with him. No właśnie, pochwaliłeś wszystkich zawodników z naszego zespołu, powiedziałeś, że ciężką pracę wykonujecie na treningach, to teraz chciałem się dowiedzieć, jak to wygląda właśnie w porównaniu z twoim poprzednim klubem, bo przecież przeszedłeś ze Słowenii do nas, do Polski. Jak to wygląda i organizacyjnie, i sportowo, i na treningach, i podczas meczu? Well, in Slovenia, their last 2 years were also very good. We're going to front in the Slovenia because we played the AHF Cup. It's very important for the team to play Europe also. There are a lot of very hard games. We play, for example, with Wisła Płock and with Göppingen, and there the tribune is full. The Hala it's a good atmosphere, and it's important for game for the financial things and for everything to play that. So I enjoy also in the Slovenia. That were very good 2 years, but here in Poland there are a lot of teams that they're buying new players. They train very good and they want to go up with Europe. They will want to be like, I don't know, Bundesliga, which is one of the best league in the world, and they are getting better and better. So I'm satisfied that I'm here in Poland, and that's a good thing for me. Dobrze, jesteś usatysfakcjonowany z tego, że jesteś w Polsce. Powiedziałeś o tych ciężkich meczach, które grałeś w poprzednim swoim klubie, chociażby z Wisłą Płock czy z niemieckim Göppingenem. Graliście tam w rozgrywkach Pucharu EHF. To jest troszkę wyższy poziom niż Challenge Cup, w którym Azoty będą grały w tym roku. To powiedz jeszcze na koniec, jakie są twoje marzenia i oczekiwania związane z przyjściem do Polski, do klubu Azoty Puławy? Well, I think last year they were fourth in the national, in the league. I think that we can be for also this year. We can be a third, but the most important thing that we play good in Challenge Cup. I also said that are very important games in Europe. So I think we will come to finals in Challenge Cup. It will be a very good thing for Azoty Puławy. Dziękuję bardzo. Dodajmy, że bramki dla Puławian w wygranym sparingu w Piotrkowie zdobyli oprócz Taraboki Krzysztof Łyżwa 7, Mateusz Kus 5, Artur Barzenko, Krzysztof Tylutki i Adam Skrabania po 4 oraz Paweł Świkliński i Mateusz Jankowski po 1. Trener Azotów Bogdan Kowalczyk dał także pograć dwóm juniorom, Kamilowi Śliwińskiemu i Janowi Solisowi. W bramce wystąpili Maciej Stęczniewski i Rafał Grzybowski.